Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Dead by Daylight. Zapraszam was oczywiście na Instagrama, do którego nazwę macie na górze, i na Facebooka, na którym odbywają się takie live'y jak ten. Oczywiście przypominam czatom, żeby zostawić udostępnienie, taktyczną łapę w górę, tak samo was proszę o subika i taktyczną łapę w górę. Słuchajcie, dzisiaj gramy buildem od Nodot z Darwy, jest to build na nieuciekalną piwnicę, więc mocno kamp piwnicowy. Jeśli chodzi o dodatki, to mamy napój 11. Umiarkowanie zwiększa prędkość podróżowania na drugą stronę i umiarkowanie zwiększa prędkość ruchu zabójcy podczas przemierzania drugiej strony. Ok, jeśli chodzi o perki, entliczek, prętliczek do kopania genów, make your choice do tego, żeby jak ktoś ściągnie gościa w piwnicy, żeby móc go powalić na strzała. Oprócz tego zwierzę terytorialne, żeby widzieć, że ktoś wchodzi do piwnicy. Ruina, żeby zwiększyć troszeczkę długość trwania naprawiania silników. I zobaczmy, czy zdziałają kyfy, bo dzisiaj były bardzo duże problemy z meczami. Ale widzę, że ładowanie innych graczy trwa. Let's see, jeszcze jedna osoba, come on! We can do this. Dawaj, dobra, są wszyscy, chyba się da zagrać. Słuchajcie, chyba się uda zagrać dzisiaj, zajebiście. Och, udało się, pięknie. Dzisiaj przez parę godzin mieliśmy problemy z serwerami i się nie dało w ogóle grać. Tak samo ja mówiłem o wcześniejszym odcinku, wczorajszym. Wasn't working, ale dobra. Yamaoke wybrali, cholera, przejebana mapa. Nie znoszę jej. Zobaczymy, jak ten bildzik będzie się sprawował. Oczywiście mogę obsysać, chociaż zobaczymy. Koszulka Memento Mori za jedne 54,99. Dokładnie, Octavian. Trochę ceny pomyliłeś, ale fakt. Memento Mori, koszuleczkę zapraszam serdecznie. No kurde, boję się tej jamałki trochę. No ale zobaczymy. To jest mocny camp build na siedzenie przy piwnicy, więc trzeba będzie uważać na tę piwnicę. Mam nadzieję, że ludzie, z którymi gram, nie słyszeli, jakiego builda wybierałem. Ale zobaczymy. Czy można Mexta? Jeżeli chcesz się dostać do meczu, to kto pierwszy, ten lepszy. Patroni mają pierwszeństwo, to jest raz, a dwa... mogą grać dwa mecze pod rząd. Jakie rangi mają? Wiecie, też nie możecie się tu za bardzo rangami patrzeć na rangi, nie możecie za bardzo, bo to nie o to chodzi akurat w tej serii, żeby patrzeć na rangi. Ja mogę grać na 20, mogę grać na pierwszy, dostanę web, to dostanę web. Wygram, to wygram. Na tej zasadzie to działa. Tam będzie w Killer Shacku, będzie piwnica? Czy tutaj? Musimy sprawdzić najpierw. Killer Shacku będzie piwnica. Ruina dosyć pychowo, chociaż w sumie może nie najgorzej. Dziękuję bardzo za udostępnionkę, właśnie czaty przypominam o udostępnianiu. Jest i Peter. Jest i piwnica. Ciekawe się zrobiło, bo Peter nagle zniknął. Jak to Peter? A tutaj mamy kogoś innego. Skurwa, najgorsza mapa. Razem z bagnem. Najgorsze jest, że Peter będzie mnie robił. Mam cię? Przeskoczył tak czy siak. On nie wyskoczy, on patrzy.
Wiedział. Dobra, ja chcę dogonić Petera. Are you good, bro? Kto to taki kurwa koki był? Co to za cwaniak taki koki? Trzeba było się nie pokazywać. Panther! Ale uciekł od tej. Uciekł od piwnicy specjalnie, bardzo cwanie, bardzo cwanie. Musieli usłyszeć, jakiego ma builda najprawdopodobniej. Jest taka szansa. Więc wydaje mi się, że raczej nie wykorzystamy potencjału. Niestety, naszego builda. Kurwa, nie postawiłem tam żadnego portalu. Brawo ja. Może mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego nie zadziałał ten? Czegoś tu nie rozumiem. Dlaczego nie zadziałał Make Your Choice? Czy przez to, że użyłem ataku? What the fuck, kurwa? Czemu Make Your Choice nie zadziałał? Czy byłem... A, byłem za blisko, dobra. Byłem za blisko, jak ona go ściągała. Okej, okej, to musisz odejść na jakiś... Tam, na jakąś odległość musisz odejść. Rzeczywiście. Trochę pechowo, bo nie jesteśmy w stanie skorzystać tak dokładnie z tego builda, jakbyśmy chcieli. Bo to jest rzeczywiście build na piwnicę, który ma duży potencjał, ale nie jesteśmy w stanie do tej piwnicy podejść. To jest unlucky. Bardzo mocno, ale dobra, idziemy w stronę Petera. Możemy przegrać ten mecz, ale chcę zobaczyć, jak on będzie działał na piwni dokładnie. Unbalanced landing. Dwa razy nie zadziała niestety, Peter. O Jezus. Jeszcze masz fiuciorze. Oczywiście tą apteczkę, której nienawidzę. I cię zgubię teraz gdzieś w krzunach. No jasne, że tak. Dobra, teraz trzeba podlecieć potem. Make Your Choice zadziałał, okej. No co z tego, jak nikogo nie znajdziemy z Make Your Choice? Znając moje piękne szczęście. Klaudia, co ty robisz? Z ciebie kurwa z kilometra widać. No bueno. Jestem ciekawy, czy jestem w stanie ją donieść teraz, bo chcę ją dalej gdzieś donieść. Ucieknie mi. No dobra, o to chodziło. Chodź, 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 chodź. I teraz idziesz do piwnicy. Very bueno, będą mieli drugi silnik. Nie pokusisz w ten sposób, kolego.
Nie, dobra, nie ma sensu. Nie doniosę jej do piwnicy. Jakby mi ktoś przeszkodził, to już bym był w dupie. Pętliczek, pętliczek. Ciężko naprawdę doprowadzić do piwnicy. Możliwe, że wiedzą po prostu, jakiego mam builda, bo pewnie powiedziałem... No następny, kurde. Co wy robicie? Dobra, Panther, już jesteś teraz wydymany, niestety. Ciebie już do piwnicy doniosę. Kurwa, Peter. Jak go nie doniosę, to się wkurwię. Przed samą piwnią mi ucieknie? 3, 4. Dobra, mam go. Kusiek. A znowu Make Your Choice mi nie zadziała. Okej, okay, dead card. Mamy to. Terytorialny imperatyw zadziałał. Trzeba lecieć, trzeba lecieć, trzeba lecieć, trzeba lecieć. To jest fajny build, rzeczywiście pokazuje. Jest i Peter. Gdzieś tu przebieg. Chodź, 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 chodź. Czy ty, kurwa, jesteś pewnie tego świadom, nie? No, powinieneś dostać pysk za to. Chodź, Peter, chodź, chodź, chodź. Pierdolę, to jest najgorszy wybór na świecie, żeby się z Peterem ganiać i tryhardować to. Ja pierdolę, jak zwykle przy samej dupie. No i chuj. Spadł. Dobra, nie ma sensu, Major coś zleciał. Mi się wydaje, że wszedłem w jakiegoś surwa. To było dziwne. Dara nie ganiamy, nie ma sensu. Zajmijmy się resztą. Okej. Okay. Pierwsza dentka. Naprawiamy silnik też z okolicy. Ten silnik zaraz będzie zrobiony, cholera. Bardzo niedobrze. No, cofałem się. Trzeba tam Petera dojechać. Oni sobie we dwójkę robią. Prawda jest na strzała. Czytaj, Dusiołek. Tusiek wisiał tylko raz. Jest Tusiek.
samym hakiem. A oni zaraz skończą tam silnik. Dokładnie. Wszyscy oprócz Petera są na strzała teraz. Jakim cudem ja go zgubiłem? To mnie bardzo ciekawi. Dobra, dobra, już wiem jakim cudem ja go zgubiłem, bo to jest jedyne wyjście, gdzie mogłeś wejść, ale już pewnie wylazłeś stąd. Ajajajajaj. Ten daleki silnik. Może być i pewnie jest. Dobra, idziemy do piwnicy. Oczywiście po raz setny, kurwa, jak Peter kogoś ściąga, to nie mogę go znaleźć. Ja pierdolę. Chodź tu, dziadu. No tu już jesteś mój, tu już nic nie ma niestety. Chyba, że ktoś się za ciebie postawi. Ty grasz na żelaznej woli, to mnie bardzo ciekawi, bo zawsze jesteś bardzo cicho, kolego. No on wie. Przegram to, ale zajebę Petera, kurwa. Chodź tu, Peter. Pierdolisz! Już myślałem, że tutaj... O Jezusku. Dobra, i jeszcze mi ucieknie, Peter. Mam cię. Odpuściłem tamtym. Tamtych by nas spokojnie pozabijał, ale Peter mnie za bardzo irytuje, kurwa, żebym mu odpuścił. I tak nie pyknął tak build, jak miał pyknąć. Niestety. Serio? No tutaj było penisowe zagranie, moi drodzy. We dwójkę nie poszliście ściągnąć Petera. Nie podoba mi się to. Nie polecam takich zagrywek. No nic, dobra. Słuchajcie. No nie wyszedł nam trochę build. Za bardzo tryhardowałem też, żeby wrzucić ich do piwnicy. Chociaż wydaje mi się, że musieli wiedzieć, jakiego mam builda. Co o nim sądzę? Wydaje mi się, że spoko. Imperatyw jak najbardziej okejka. Tylko jest taki problem, że Holender... Ten, kurde, Pop Goes the Weasel tu psuł bardzo dużo. Niestety, bardzo dużo Pop Goes the Weasel psuł i puściłbym coś innego rzeczywiście. Jakąś może świątynię? Zamiast tego Pop Goes the Weasel? I don't know. No, ale nic, jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić tak też na łapę w górę. Ja się wam żegnam i do następnego. Pa, pa.